Film pod tytułem Głuchołazy moje miasto powstał w toku projektu Kulturalnie nakręceni, realizowanego w ramach programu Akademia Orange. Nieocenioną pomoc w trakcie gromadzenia materiałów do filmu okazały nam osoby, które interesują się historią naszego miasta i potrafią tym zainteresować innych, a zwłaszcza naszych podopiecznych. Pan Piotr Chrobak opowiadał o początkach powstania naszego grodu oraz o tradycjach wodorecznictwa, które rozsławiło Głuchołazy i miało istotny wpływ na rozwój miasta. W czasy świetności poszukiwaczy złota wprowadził nas pan Jerzy Chmiel, który oprócz ciekawie opowiedzianej historii zaprezentował strój oraz metody płukania piasku, jakimi się w owych czasach posługiwano. Zaprosiliśmy również panów Mariusza Migałę i Jerzego Kopaczyńskiego, którzy opowiadali o pasji kolekcjonowania różnych przedmiotów, a zwłaszcza starych widokówek. Znajdujemy się w najstarszej części naszego miasta, na Placu Kościelnym, ale w zasadzie Plac Kościelny, jak i rynek oraz otaczające rynek ulice, to jest właśnie Głuchołazka Starówka, czyli centrum miasta, które powstało jeszcze w XIII wieku. Na początku XIII wieku, to w latach XX wieku XIII, tych około 1220 roku, tak dokładniej, biskup wrocławski Wawrzyniec zlecił, aby rycerz Witigo Fileschisel rozpoczął taką akcję kolonizacyjną doliny rzeki Białej Głuchołazki. I ten rycerz wraz z osadnikami, którzy przybyli tu z terenu dzisiejszej Turyngii, Frankonii, to są krainy na terenie dzisiejszych Niemiec, zasiedlał, wypalał lasy, karczował, zakładał wsie. Biskup polecił, aby ten Witigo Fileschisel założył tu miasto warowne właśnie w dolinie Białej Głuchołazki, w tym zakolu. I tak powstały Głuchołazy, które nazwano wówczas Ziegenhals, kozia szyja. Głuchołazy oczywiście nie wyglądały tak jak teraz. Miasto otoczone było wałem ziemnym, na którym była palisada z drewna, żeby ktoś niepowołany nie dostał się do miasta. Miało dwie bramy. Jedna brama była umiejscowiona tam, gdzie jest wieża, natomiast druga w okolicy dzisiejszej poczty to był wylot w kierunku Nysy. Natomiast pierwszą murowaną budowlą był kościół, ten kościół, przy którym stoimy. W swojej historii był on już wielokrotnie przebudowywany, natomiast fragment zachował się do dnia dzisiejszego, to jest ten wczesnogotycki, późnoromański portal. Kolejnym bardzo istotnym budynkiem w Głuchołazach było wójtostwo. W centrum rynku mieścił się ratusz głuchołazki. Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstał. Był on początkowo drewniany, natomiast w 1552 roku wybudowano ratusz kamienny, ale niestety w XIX wieku wskutek dużych zniszczeń został on rozebrany i dziś Głuchołazy nie mają ratusza. Znajdujemy się teraz na dziedzińcu, czyli takim wewnętrznym placu wójtostwa. Wójtostwo, jak widzimy, składało się z trzech. Tutaj są zachowane tylko dwa skrzydła, więc jedno skrzydło, drugie. Tu było trzecie skrzydło zamykające, które przylegało bezpośrednio do muru miejskiego, więc był to taki swojego rodzaju, można powiedzieć, mały zameczek. No ale wskutek wielu przebudów zatraciła swoją pierwotną formę, ale możemy tu też zauważyć, jakie bardzo ładne przejście takie oparte na tych łukach, prawda? Takie sklepienie łukowate też świadczy o tym, że jest to stary budynek. Natomiast tutaj widzimy fragmenty zachowanego muru miejskiego, czyli ten mur, który powstał około 1350 roku. W najstarszej części są tylko w niewielkich fragmentach zachowane te stare części, bo on później był przebudowany, dobudowywany. Na szczycie muru były tak zwane blanki, czyli takie zęby, za którymi chowali się obrońcy w razie napadu. Wokół biegł specjalny ganek z drewna, po którym obrońcy mogli chodzić i bronić tego muru przed atakiem z zewnątrz. I tak samo byśmy wyszli na ulicę Opolską i również zauważymy, że ma bardzo podobny przebieg jak ta ulica Marii Curie Skłodowskiej. Świadczy to, że te ulice powstały na miejscu dawnej fosy. Po zasypaniu fosy powstały właśnie na ich miejscu. Jeszcze bardzo istotnym elementem, o którym warto wspomnieć, na naszym rynku jest lipa. Prawdopodobnie badania wykazują, że ona została zasadzona w XVII wieku, najprawdopodobniej po zakończeniu wojny 30-letniej, czyli w 1648 roku, na pamiątkę zasadzili tak zwane drzewa pokoju. Prawdopodobnie miałaby wtedy 360 lat. Ciekawym miejscem, które warto odwiedzić, jest również plac Kawalerów Orderu Uśmiechu. Nie wiem, czy wiecie, gdzie on się znajduje.
koło liceum Fontana. Został on nazwany tak na pamiątkę tego, że w Głuchołazach mieszkała autorka Orderu Uśmiechu. Order Uśmiechu, czyli odznaczenia dawane ludziom, którzy zasłużyli się dla dobra dzieci na całym świecie, są laureaci z całego świata. Wybudowano ten skwer, gdzie znajduje się fontanna z przedstawieniem tego orderu. Cały skwer nazwano imieniem kawalerów Orderu Uśmiechu. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do świetlicy uczęszczam drugi rok i bardzo mi się tu podoba. Mam dużo przyjaciół i kolegów, których lubię. Są tu ciekawe zajęcia, w których uczestniczę. Odrabiam zadania domowe i świetnie się bawię. Gdy mam jakiś problem, to wiem, że zawsze mogę liczyć na każdą z pań. Bardzo lubię chodzić do świetlicy i w niej przebywać. Czuję się w niej zawsze dobrze i bezpiecznie. Świetlica to drugi mój dom. Początki wodolecznictwa na terenie Głuchołaz sięgają lat 70. XIX wieku, dokładnie 1875 roku, kiedy grupa mieszkańców Głuchołaz założyła Towarzystwo Promenadowe, a celem tego towarzystwa, tej organizacji było nadanie Głuchołazom statusu uzdrowiska, takiego miasta, w którym powstawałyby sanatoria, stosowano by procedury uzdrowiskowe, leczenie różnego rodzaju metodami, między innymi zastosowano tutaj metody Wincentego Prysznica. Wincenty Prysznic zaczął swoją działalność w Jeseniku, a w zasadzie Grafenbergu. I te metody później już opracowane, oczywiście już wydane w formie książkowej, zaczęły być stosowane w dużym uzdrowisku, które powstało na stoku Grafenbergu nad Jesenikiem, na wzgórzu Grafenberg. I właśnie podobne metody, niejako może i zazdrości mieszkańcy Głuchołaz zaczęli stosować tutaj w naszym uzdrowisku. To było jeszcze w latach, jak wspominałem, o 70. XIX wieku. Zastąpiono je metodami księdza Sebastiana Knajpa, dlatego żeby nasze uzdrowisko różniło się od uzdrowiska w Jeseniku. Ale najważniejsze jest to, że obie metody, zarówno jak i księdza Knajpa, jak i Wincentego Prysznica, korzystały właśnie z wody. I tu mamy przykład urządzenia takiego, które służy do zabiegów wodoleczniczych, zastosowanie na otwartym strumieniu. I zarówno Wincenty Prysznic, jak i Sebastian Knajp korzystali z tych metod. Tu mamy przykład basenu do moczenia nóg. Po prostu moczymy sobie tutaj pod udzia w zimnej wodzie o temperaturze kilku lub kilkunastu stopni. I taki spacer, brodzenie, to się nawet nazywa po czesku, nazywali to czapim chodem, bo tak jak czapla czy bocian sobie stąpała w wodzie, tak samo taki kuracjusz musiał po tej wodzie chodzić. I to pobudzało krążenie, leczyło schorzenia stawów. Jeśli chodzi o drugą metodę, która tu była stosowana w otwartym terenie, to były takie specjalne korytka, które moczono w zimnej wodzie przedramiona i to w podobny sposób pobudzało krążenie. To jest ważne, że te wszystkie urządzenia posadowione są w parku zdrojowym, bo każde uzdrowisko powinno mieć park zdrojowy, muzyczne altany, w której przygrywała orkiestra uzdrowiskowa. Jeśli byście się przeszli wzdłuż Białej Głuchołaskiej promenadą spacerową, dotrzecie do kolejnego domu zdrojowego, to dziś nazywa się to Skowronek. Kiedyś nazywany był on przed wojną Marienfried. A tak w ogóle pierwszym domem zdrojowym, gdzie zastosowano metody wodolecznicze, to był dzisiejszy hotel Sudety, a powstał on właśnie jeszcze w latach 70. XIX wieku i nazywał się wtedy Juppe Bad, a nazwa jego pochodziła od właściciela Karla Juppe, który właśnie założył pierwszy dom zdrowy w Głuchołazach. W naszej świetlicy od zawsze odbywają się zajęcia, które każdego zaciekawią. Tymi zajęciami są zajęcia z panią Anią, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, a od niedawna odbywają się też zajęcia teatralne. Najbardziej podobają mi się zajęcia plastyczne, podczas których posługujemy się różnymi technikami plastycznymi. Na przykład robimy figurki z masy solnej, malujemy na płótnie, farbami, węglem. Naszą wycieczkę zaczęliśmy nad potokiem górskim, w którym pokazałem wam, jak na początku górnicy w średniowieczu 800-500 lat temu szukali złota, potrafili je odnaleźć i wypłukać. Takich miejsc, gdzie to złoto wydobywano, tutaj w okolicach Góry Chrobrego jest bardzo dużo. Działek górniczych, tam pokazałem, jak wydobywano, jak wypłukiwano z piasku, które zawierał złoto,
metodą taką odkrywkową. Teraz jesteśmy na szlaku Złotych Górników, proszę popatrzeć, ten żółty szlak, tak, a my mówimy złoty szlak, to jest unikatowy. Chyba jedyny nawet w Polsce taki, który biegnie 8 km i odwiedza wszystkie miejsca, kiedyś w średniowieczu górnicy wydobywali złoto. A więc nad takim strumieniem jak tam, a my teraz jesteśmy koło sztolni górniczej, też bardzo starej, średniowiecznej. Tu jest wejście do tej sztolni. Dlaczego górnicy taką sztolnię w skale kopali? Dlatego, że tu się znajdowała żyła kwarcowa, z którą występowało złoto. Tą żyłę bardzo wyraźnie u góry tej sztolni widać, taka jaśniejsza skała, bo tu góry są zbudowane z takich szarych skał, prawda? Ale tam nagle była taka jasna żyła kwarcowa, tak się ta skała nazywa, i z nią występowało złoto. Górnicy o tym wiedzieli, kuli sztolnie, ale chodziło im o to, żeby wydobyć właśnie tą jasną skałę, potem ją kruszyli i tak jak pokazywaliśmy, wypłukiwali przy rzece. Gdybyśmy tu nawet przyszli z kilofem czy z młotkiem i tłukli w tą skałę cały dzień, to jesteśmy w stanie troszeczkę tej skały wykuć. A oni wykuli dość długą nawet sztolnię. Co robili? Znajdowali szparę w skale, szczelinę. Brali suchy klin, suchy kołek drewniany, wbijali go młotkiem, a następnie polewali ten klin wodą. Drzewo, drewno z tego klina pęczniało. Potrafiło tą szczelinę i skałę odłupać. I dopiero wtedy odkuwali. To była jedna metoda, a druga jeszcze ciekawsza. Jak nie było żadnej szczeliny, szpary przy skale, rozpalali blisko skały ognisko. To ognisko się paliło jakiś czas i nagrzewało skałę. Jak skała się nagrzała, wtedy to ognisko gasili, szybko z rzeki przynosili w wiadrach wodę i polewali tą skałę. Gwałtownie kurczyła i zaczęła pękać. Wtedy dopiero tą spękaną skałę potrafili już kuć właśnie kilofami, młotami, oskardami. Z pracy tych średniowiecznych górników zostały tak, działki górnicze, tak, gdzie wydobyto ten piasek i przepłukano. Ten przepłukany piasek odsypywano gdzieś na bok. Właśnie są tu w lesie takie pagórki sztuczne, usypane kamienie, czyli hałdy przepłukanego piasku. Ostatnio organizowany turniej rozgrywka przed Euro 2012 dostarczył nam dużo frajdy. Przed kilkoma dniami został zorganizowany konkurs malarski pod tytułem Głuchołazy – Moje Miasto. Wykonany był różnymi technikami malarskimi, takimi jak farby olejne, akwarele, węgiel, pastele.
wieczór, ruch na ulicach, dnia lub świat w kamienicach. Są znajomi, patrzę mimo, jest muzyka, dzień znów minął. Dzisiaj dzień, do szkoły idziemy i do Siedlicy szybko biegniemy. Tam są zajęcia, zabawy i gry, to drugi nasz dom, ja wiem, to i ty. To moje miasto, znów minął dzień i dzień kolejny zaczyna się. To moje miasto, znów minął dzień i dzień kolejny zaczyna się. To moje miasto, znów minął dzień i dzień kolejny zaczyna się. To moje miasto, znów minął dzień i dzień kolejny zaczyna się. To moje miasto. To moje miasto. To moje miasto, znów minął dzień i dzień kolejny zaczyna się. To moje miasto, znów minął dzień i dzień kolejny zaczyna się. To moje miasto, znów minął dzień i dzień kolejny zaczyna się. To moje miasto, znów minął dzień i dzień kolejny zaczyna się. Pan Mariusz Migała i Jerzy Kopaczyński opowiedzą nam o swoich życiowych pasjach. Witamy Was serdecznie, witamy również panią, która nas tutaj zaprosiła. Koncepcja dzisiejszego spotkania jest taka, że chcieliśmy Wam powiedzieć o pewnym hobby, które mój kolega Jerzy Kopaczyński od kilkunastu lat realizuje, a to hobby polega na zbieraniu starych pocztówek związanych z Suchołazami. Warto zbierać cokolwiek. Cokolwiek Was interesuje, to po jakimś czasie, po kilkunastu latach zobaczycie, że ten Wasz zbiór jest bogaty, posiada dużą liczbę tych eksponatów, że czasami można znaleźć drugą taką osobę, która ma podobne zainteresowania, z którą można się wymienić, można zasięgnąć informacji. Chcieliśmy Wam przeczytać takie ładne zdanie, jakie wypowiedziała Wisława Szymborska. Kto to jest kolekcjoner kartofli? Powiedziała tak. Podobno niektórzy lekarze radzą rekonwalescentom skazanym na dłuższą bezczynność, żeby coś zaczęli zbierać. Rada życzliwa, ale mało skuteczna. Nie można się stać zbieraczem w środku życia z dnia na dzień, nawet pod presją ważnych okoliczności. Zbieraczem trzeba się urodzić. Jest się nim od małego albo wcale. Zbieracz, pokąd sięga pamięcią, zawsze coś zbierał, chociaż niekoniecznie to, co zbiera teraz albo będzie zbierać w przyszłości. To jedno, co o zbieraczach wiedzieć trzeba. A drugie, że zbieranie to nie jest gromadzenie jak leci. Rasowy zbieracz tyleż zbiera, co odrzuca, ma swoje ulubione wątki, okresy, techniki. Jeżeli ktoś przedstawi się Państwu jako na przykład zbieracz starych pocztówek, powinniście go zapytać, jakich. Dlatego też my zapytamy pana Jerzego, skoro jest kolekcjonerem od kilkunastu lat, jakie on zbiera stare pocztówki. Jak słusznie powiedziała nasza noblistka, pokąd sięga pamięcią, zawsze coś zbierał. W moim przypadku jest dokładnie tak samo, bo z tego co pamiętam, to byłem mniej więcej w waszym wieku, miałem około 8-10 lat, zawsze miałem jakiś sentyment do starych rzeczy. Interesowało mnie to, co było przedwojenne, dawne, stare. Pocztówkami to już jest rzecz o wiele bardziej współczesna. Zacząłem je zbierać dokładnie w 1996 roku, czyli 16 lat temu. Przez przypadek kupiłem w Opolu jedną z dawnych przedwojennych głuchołaskich pocztówek, która przedstawiała dzisiejszy ośrodek Skowronek. To jest tam na ulicy Andersa, dawny Ceres. Miałem przyjemność mieszkać tam przez kilkanaście lat, dlatego miałem sentyment wielki do tego budynku i do jego historii. Interesowały mnie wszelkie pamiątki związane z historią obecnego Skowronka. Tak zaczęło się zbieranie moich pocztówek, tak jak Wam wspomniałem. Zaczęło się od jednej pocztówki, dzisiaj jest już ponad 800 pocztówek. Warto być kolekcjonerem, zbieraczem, bo ta pasja się kształtuje, zmienia. Nie zawsze zbiera się to, co się zbierało powiedzmy kilkanaście lat temu. To zbiera się zbiór, często ulega modyfikacjom, zmianom, raz się zbiera znaczki, raz monety, raz stare monety, później powiedzmy człowiek zacznie zbierać współczesne, ale warto cokolwiek zbierać, dlatego że
poza pasją uczycie się wielu ciekawych rzeczy. Agnieszka Danieluk, kierownik Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Świetlica w sposób nieformalny zaczęła działać w 1998 roku, kiedy to 19 dzieci przychodziło do siedziby PKPS, gdzie zwykła stołówka każdego popołudnia przeistaczała się w miejsce wspólnych gier, zabaw i rozmów. 26 października 1999 roku Rada Miejska w Głuchołazach powołała do życia Gminną Świetlicę Socjoterapeutyczną. Do pomieszczeń, w których znajdujemy się w chwili obecnej, przenieśliśmy się dopiero w roku 2001. Kolejnym przełomowym momentem był rok 2008, kiedy placówka została zakwalifikowana do pilotażowego programu Fundacji JNS Pro Bono Poloń Akademia SNS. Projekt zakładał remont i modernizację świetlic, jak również wyposażenie w niezbędny sprzęt. Projekt został przygotowany tak, aby świetlica była funkcjonalna i dostosowana do wieku dzieci i do zajęć, jakie się tutaj odbywają. Lubię chodzić do czytelni, ponieważ można tam znaleźć bardzo dużo informacji na różne tematy. Można się wiele nauczyć oraz można znaleźć dużo ciekawych książek. Ja najbardziej lubię książki przygodowe i fantastyczne. Jedną z moich ulubionych książek jest Mały Książę. Lubię chodzić do czytelni, ponieważ artykuły i czasopisma zawierają wiele ciekawych informacji z różnych dziedzin oraz bieżące wiadomości z kraju i ze świata. Nie skupiam się na jednym temacie, raczej wyszukuję ciekawostki. W roku 2011 świetlica otrzymała statuetkę Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom. Wyróżnienie w plebiscycie Głuchołaskie Kozy za rok 2009 dla świetlicy socjoterapeutycznej za organizację wzorowego miejsca pozalekcyjnego pobytu głuchołaskich dzieci i młodzieży. Wyróżnienie w plebiscycie Głuchołaskie Kozy za rok 2006 za pełną poświęcenia pracę z najmłodszymi i najbardziej potrzebującymi pomocy dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Wyróżnienie w plebiscycie Głuchołaskie Kozy za rok 2004 za stworzenie miejsca dzieciom, gdzie mają ciepło i życzliwość dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Wyróżnienie w plebiscycie Głuchołaskie Kozy za rok 2000 za opiekę i pracę z dziećmi najbardziej tego potrzebującymi dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Głuchołazach. 26 lutego 2011 roku pracownicy świetlicy odebrali nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz dla Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej za niesienie nadziei na dobre dzisiaj i lepsze jutro. Lecz nie
Dziękuję.